Cześć, dzisiaj poznasz mój wybór, jeżeli chodzi właśnie o mąkę tortową. Jest to mąka z kłoskiem Gdańskie Młyny. To jest mąka, którą można wykorzystać do różnego rodzaju deserów i ciast. Zanim jednak o tym, no to może jeszcze trochę o cenie, a mianowicie za taki produkt, kilogram mąki tortowej z kłoskiem zapłacimy w sklepie na moment nagrywania tego filmu około 3,50. Za tyle mniej więcej udało mi się zakupić właśnie taką konkretną mąkę typ 450. To jest bardzo istotne. Zaraz sobie jeszcze o tym oczywiście porozmawiamy, zanim jednak o tym, może trochę o wartości odżywczej tego produktu w 100 gramach. No i jak sami widzicie, 343 kilokalorie, wartość energetyczna w 100 gramach. Dalej macie tłuszcz 1,2 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,3 g. Dalej są węglowodany 72 g, bardzo sporo węglowodanów, natomiast to jest mąka, też nie ma co się temu dziwić. W tym cukry 1,5 g, białko 10 g i sól 0 g, tak? A zatem tak to się prezentuje pod względem samej wartości odżywczej. Jeżeli chodzi natomiast o różne wykorzystanie takiej mąki, no to oczywiście można tutaj przy pomocy takiej mąki doskonale przygotowywać różne desery, zwłaszcza takie bardziej delikatne. Tutaj też ten typ 450 mąki tortowej, on doskonale nadaje się wszędzie tam, gdzie właśnie delikatność ma bardzo istotne znaczenie, czyli biszkopty, babeczki, tak? Tam, gdzie też jest ta istotna, ta elastyczność, czyli różne wykwintne i delikatne ciasta, tak? Taka mąka sprawdzi się również doskonale w przypadku ciast biszkoptowych, kruchych, ucieranych, drożdżowych, tak? Bardzo często ludzie wykorzystują również taką mąkę do deserów, takich jak faworki, naleśniki, gofry, pączki, tak? A zatem bardzo szerokie zastosowanie takiej mąki znajdziecie u siebie w kuchni. No i bez wątpienia na pewno warto z niej korzystać, i to jest jedna z przyczyn właśnie, dla których ja zawsze decyduję się na zakup tej konkretnej mąki, ponieważ ona jest, można powiedzieć, ma ona bardzo szerokie zastosowanie, czyli można zastosować ją do naprawdę wielu różnych deserów, wypieków i ciast, tak? Jeżeli chodzi natomiast o samą zawartość, tak? No to pokażę Wam, jak to prezentuje się w środku. W środku taka mąka prezentuje się w taki sposób. Konsystencja naprawdę bardzo ciekawa, tak? Bardzo dobra. Tutaj widzimy jakość tej mąki, naprawdę niezła, tak? A zatem myślę, że tutaj mogę jak najbardziej wystawić bardzo wysoką notę tej konkretnej mące tortowej. Ja tutaj wystawiam na te 9,5 na 10. Bardzo dobry produkt. Myślę, że jak najbardziej warto zainteresować się zakupem takiego produktu w sklepie spożywczym. Jeżeli zatem zastanawiacie się, z jakiej mąki korzystać do różnych tortów, do różnych przysmaków, deserów i ciast, no to myślę, że taka mąka będzie tutaj jak najbardziej słusznym wyborem. A zatem ja jak najbardziej rekomenduję zakup tego produktu. Jestem też oczywiście otwarty na Wasze komentarze. Napisz mi w komentarzu, co Ty sądzisz na temat tego konkretnego produktu. Koniecznie zostaw polubienie pod filmem i zasubskrybuj mój kanał, by pozostać na bieżąco z moimi filmami, które znajdziesz na tym kanale. A tymczasem to wszystko. Trzymaj się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.